Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Mikurda, A moim dzisiejszym rozmówcą jest pan profesor Łukasz Niesiołowski z Pano, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w tematyce historii starożytnej Palestyny oraz dziejów biblijnego Izraela. Dzień dobry. Dzień dobry lub dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać wokół pańskiej książki, pana i pani Krystyny Stebnickiej. Historia Żydów starożytności od Totmesa do Mahometa i skupimy się na takiej jednej części, jednym fragmencie tej pracy krótką historię Boga Jachwy. Skąd się wziął Bóg Jachwe w naszej historii? I jakie były losy? Czy od początku był takim Bogiem, jak znamy go dzisiaj z naszej tradycji, z naszej kultury? Ale zanim jeszcze przejdziemy do samej rozmowy na ten temat, to chciałbym Pana zapytać ogólnie o taką znajomość faktów dotyczących dziejów Starożytnego Izraela oraz powstania Starego Testamentu. Bo Pan czasami wspomina w niektórych wywiadach, że taka powszechna wiedza na temat tego, co sądzi się o historii powstania Starego Testamentu i o historii narodu żydowskiego. Kompletnie rozmija się z faktami, które już parę dziesiąt nawet lat temu ustalili archeologzy i historycy. Dlaczego tak się dzieje i w jakim stopniu te ta powszechna wiedza i wiedza faktograficzna są od siebie odmienne? Polskie społeczeństwo oczywiście z w, pewnymi wyjątkami, ale średnio zatrzymało się na wiedzy z lat 70., kiedy dokonywała się zarówno w Badaniu historii starożytnego Izraela, jak i w biblistyce. rewolucja w Europie Zachodniej i w Izraelu Polska niejako tę rewolucję intelektualną, metodologiczną przespała. Można powiedzieć, że książki pisane w latach 50. i 60., i te, które wydawane są już w naszym stuleciu, to one są podobne. To znaczy, wychodzi się z założenia o co do zasady. Prawdomówności tekstu Starego Testamentu, że to, co tam jest powiedziane, jest relacją z jakichś wydarzeń, i buduje się narrację historyczną w oparciu o tę tradycję literacką. A my, od właśnie ponad 40-50 lat, albo 40 bezpiecznie powiedzieć, jako świat nauki, wiemy, że większość tekstów biblijnych trzeba traktować mniej więcej tak jak Iliadę i Odyseję, Homera. To jest literatura, w której są echa rzeczywistości historycznej. Ale poeta nie pisał eposów, żeby powiedzieć o historii konkretnego Odysa, tylko pisał tekst literacki, zmyślając, mieszając rzeczywistości, mieszając geografię z, z bajkami. To jest literatura. I w dużej części w tekście Starego Testamentu mamy podobne teksty, które powinniśmy interpretować jako literackie fikcje. I tego niestety. Do poziomu wiedzy powszechnej badacze, polscy bibliści, nie przekazali. Sami w środowisku biblistów już teraz wszyscy wiemy, tak, I, i nawet nasi polscy badacze nie twierdzą, że Mojżesz jest postacią historyczną. To już dawno tak nie jest. Ale nie znaczy to, że w podręcznikach do szkoły podstawowej czy do liceum nie znajdziemy informacji, że Mojżesz napisał pięcioksiąg, co sugeruje, że jest. Człowiekiem z krwi i kości, skoro coś miał napisać. A wiemy, że, że tak nie było. A czy w ogóle Stary Testament może być dla nas źródłem wiedzy dotyczącej minionych dziejów? Czy możemy z niego korzystać po to, żeby dowiedzieć się czegoś, jak faktycznie przebiegały losy narodu żydowskiego Izraela? Oczywiście, że tak. I to jest bezcenne i fantastyczne źródło. Tylko trzeba narzędzi historycznych, żeby odczytać intencje, które stały za napisaniem danego tekstu. Jeżeli autor księgi, no może dobry przykład, bo to wszyscy, wszyscy to znamy. Księga Jozułego opowiada o zakończonej migracji przez pustynię Izraelitów, którzy stają przed Ziemią Obiecaną i poprzez blitzkrieg wkraczają do Ziemi Obiecanej mlekiem młodem płynącego Kanaanu, Mordują tam wszystkich, kogo tylko spotkają. My od bardzo dawna wiemy, że takie wydarzenie nigdy nie miało miejsca. Tak? Nie było jednorazowej fali migracyjnej, która by eksterminowała ludność lokalną w Kanaanie i tego rodzaju osadnictwo nigdy nie nastąpiło. Natomiast możemy sobie zadać pytanie, w jakim momencie i po co autor piszący tekst po hebrajsku wyimaginował sobie taką wojnę, która wymordowuje wszystkich. Pierwotnych mieszkańców Ziemi, a czyni pustą Ziemię do zamieszkania przez ten prawdziwy Izrael. To jest, I to jest już historia nie polityczna, tylko historia idei. To znaczy, w którym momencie rodzą się takie ksenofobiczne nastawienia, w których momencie rodzi się budowanie tożsamości izraelskiej czy żydowskiej czy hebrajskiej przez zaprzeczenie wspólnoty z innymi, tak? że my jesteśmy tym ludem wybranym, bo nie mieszamy się z jakąś inną ludnością. I to ma swój kontekst, moim zdaniem, w epoce tzw. Drugiej Świątyni, czyli poniewoli babilońskiej, której możemy, możemy się spierać, czy to było w V, czy w II wieku, ale wtedy logicznie zrozumieć można tego rodzaju fantazję literacką. W przekonaniu powszechnym jest też utrwalona głęboko hipoteza, że teksty Starego Testamentu wyrastają z tradycji ustnej. Że gdzieś są z pokolenia na pokolenia przekazywane powieści o Abrahamie, o Jakubie, Izaaku. No i dlatego, nawet jeżeli nie ma archeologicznie udokumentowanego używania pisma, no to możemy sobie założyć, że jakieś literackie, ale ustnie przekazywane tradycje istniały. W tej chwili odchodzi się od przekonania, że genezą jest literatura przekazywana ustnie, tylko że to jest literatura spisywana i pisana intencjonalnie na potrzeby jakiegoś dzieła literackiego. W związku z tym nie może być ona starsza niż najstarsze zabytki pisma. A te, alfabet, którym powstają teksty hebrajskie, najstarsze mamy z XI wieku przed naszą erą i to są cztery słowa na krzyż. W X wieku to będzie pięć inskrypcji, więc będzie piętnaście słów na krzyż. Więc żeby w tych regionach ktoś mógł swobodnie posługiwać się dłuższymi formami literackimi, to, jest, to trzeba, moim zdaniem, czekać do początku IX wieku. Jeżeli Biblia jest takim źródłem, co do, do którego trzeba postawić spory znak zapytania, to w takim razie, jakie są inne źródła, pozabiblijne, do tego, żeby poznać dzieje dawnego Izraela? No, no to, to nie jest odpowiedź na 5 minut, ale może dwie rzeczy trzeba by powiedzieć. Po pierwsze, moim zdaniem wymagana jest pewna metodologiczna postawa. I ta metodologiczna postawa zakłada. Między innymi, że dzieje Judejczyków, Izraela i Żydów nie są inne od dziejów innych narodów albo ludów, może słowo naród ja użyłem nieszczęśliwie. Nie wydaje mi się, żeby narody istniały wtedy społeczeństw. Nie jest tak, żeby dało się na gruncie historycznej metodologii powiedzieć, że jest coś takiego jak naród wybrany, którego historia rządzi się innymi prawidłami niż innych. Grup ludzkich, rządzić takimi samymi. Ludzie chcą władzy, chcą pieniędzy, a nie kierują się na przykład pobożnością jako jedynym i determinującym kryterium swoich aktów politycznych na przykład. I to jest metodologiczne, metodologiczne założenie, które pozwala wiele tekstów źródłowych biblijnych interpretować trochę inaczej niż robiono to niegdyś. Drugie to są rzeczywiście teksty pozabiblijne i w tej chwili nie ma właściwie możliwości napisania żadnego tekstu historycznego o Palestynie czy Kanaanie, Żydach, Izraelitach, Judajczykach, bez odniesienia się do źródeł pozabiblijnych, którymi mogą być zarówno teksty literackie, powstałe w otoczeniu Palestyny, w krajach sąsiednich, a mające wpływ na, na, na tę ludność, albo archeologii. I teraz, jakby rekonstruujemy świat, w którym przyszło żyć tym ludziom, i próbujemy dopasować te wątki, które są w Biblii zawarte, do tych realiów. No i tam, gdzie wątki koherentnie się spinają z realiami, możemy powiedzieć: OK, to jest możliwe. Tak jest na przykład z opowieścią o królach Izraela, którzy rządzą w Samarii jako stolicy. I to, co jest w księgach królewskich. Może bez szczegółów, bo one są, nie, nie, nie da się dowieść, że wydarzyło się to i tamto, ktoś powiedział to i tamto, ale te realia są dość spójne z tym, co my wiemy dzięki źródłom pozabiblijnym. Niespójne jest na przykład opowieść o Mojżeszu, o wielkim państwie Salomona, o przejściu przez Morze Czerwone. No tego akurat nie ma w realiach. W związku z tym wychodzimy z założenia, że trzeba na te teksty patrzeć jako na jakieś fantazje, które... W jakimś momencie komuś były potrzebne do czegoś i w ten sposób interpretujemy przeszłość. Jeżeli zatem Bóg Jachwe nie objawił się w krzaku gorącym Mojżeszowi, tylko wyłonił się z tej religijnej gleby Kanaanu X wieku, to co wiemy w ogóle o religii właśnie ówczesnego Kanaanu? Skąd później wyłoniło się to, co nazywamy dzisiaj judaizmem? To jest. Trudne pytanie, i odpowiedź na nie nie jest pozbawiona zakrętów. Zacznę od horyzontu religijnego, późnej epoce brązu w Palestynie. Mamy trochę danych archeologicznych, to znaczy są odkrywane miejsca kultu, w których wiemy, że czczono jakieś bóstwa. Ale jak znajdujemy świątynię czy okręg święty z ołtarzem, to nie jesteśmy w stanie wydedukować, jakie bóstwo, czy jakie bóstwa były tam czczone, bo to nigdzie nie jest napisane. Mamy ołtarz. W świątynie, mamy jakieś miejsce kultu, ewidentnie sądząc po szczątkach na przykład zwierząt ofiarnych, no nie ulega wątpliwości, że coś tam się odbywało, ale dla jakiego Boga nie wiemy. I to jest to, co teraz się już zaczyna dzieć w archeologii w starożytności, czy dotyczącej starożytnego Izraela, że był taki wzorzec propagowany nawet przez tzw. archeologów biblijnych, to jest termin moim zdaniem zbudowany z. Sprzeczności, bo nie ma czegoś takiego jak archeologia biblijna, jest archeologia jakiegoś terenu albo okresu, a Biblia to ani teren, ani okres. No ale kiedyś, właśnie, było, był taki aksjomat, że należy pracować z łopatą w, jedną, w jednym ręku i Biblią w drugim ręku, że jak coś znajdziemy, to będziemy interpretować przez pryzmat tego tekstu biblijnego. No i tak do lat 70. to było, ale już teraz w Izraelu absolutnie jest to nie, nie do pomyślenia i nawet konserwatywni archeologowie izraelscy. Wiedzą, że Biblia nie interpretuje znalezisk, które wychodzą podczas wykopalisk. Wracam do, do danych, danych źródłowych. Archeologicznie mamy jakieś z końca drugiego tysiąclecia przedmioty, które łączymy z kultem. To są albo figurki, może wystawiające bóstwa. Trudno powiedzieć, jak widać, postać jeźdźca na koniu. To czy to jest jeździec na koniu, czy to jest Bóg. Ze swoją jakąś tam epifanią, jako jeźdźca na koniu. To nie jest napisane. To jest jakby, pozostajemy my w domysłach, czy tak jest, czy nie. Ponieważ ta ikonografia jednak w Palestynie jest w dużym stopniu inspirowana wzorcami albo syryjskimi, albo egipskimi, to przez paralele z tymi, powiedzmy, kulturami o większym może wyrazistości sztuk plastycznych bo Palestyna jest pod względem sztuki uboga w starożytności. No, próbujemy rekonstruować i jak widzimy postać kobiecą w jakimś charakterystycznym ujęciu, no to mówimy, to jest analogiczne do na przykład syryjskiej Anat czy do egipskiej Hator. No, mamy taką ikonograficzną możliwość interpretowania tego. Drugim źródłem, trochę bardziej historykowi może bliższym, są źródła pisane, gdzie wzmiankuje się jakieś bóstwa. Mamy ich bardzo mało z samej Palestyny. Uważa się, że takim jakimś na, takim źródłem, takim korpusem źródeł, który nam coś o Palestynie może powiedzieć w późnej epoce brązu jest korpus tekstów znalezionych w mieście Ugarit, to jest bardzo daleko na północ w Syrii, naprzeciwko Cypru, już takie północne miasto syryjskie wybrzeża, które funkcjonowało przez kilkaset lat w późnej epoce brązu i mamy stamtąd dość dużo tekstów albo administracyjnych, albo rytualnych. Stamtąd pochodzi epos o Balu, epos o królu Kerecie, dużo tekstów liturgicznych. Ponieważ one są z okresu, w którym już może kształtowała się jakaś wspólnota proto-Izraela, czy jakaś wspólnota, która może już z czasem będzie ewoluowała wśród, do, do, do tego podmiotu, który stanie się nośnikiem wiary w Jahwe, no to mówi się, że może ten Ugarit jest takim ogólno-kananańsko-syryjskim Wzorcem tego, co się dzieje gdzie indziej. Ale to też jest założenie. Odległość między Ugarit a Jerozolimą to jest kilkaset kilometrów, i naprawdę nie ma dowodu, że w jednym i drugim miejscu wierzono w to samo i tak samo. Jest bardzo dużo na przykład komentarzy do księgi psalmów, które mówią: O, tu jest literackie podobieństwo z tekstem liturgicznym z Ugarit. No, jest podobieństwo. Ale czy to dowód, że to jest jedno inspirowało drugie? Niekoniecznie. Nie wiemy tego. Nie wiem. No i źródło może najbezpieczniejsze, to jest kiedy pojawiają się w inskrypcjach albo w tekstach na przykład korespondencji imiona własne, które mają ze sobą tzw. człony teoforyczne, czyli jeżeli imię własne zbudowane jest z sufigowanego imienia bóstwa. Dobrym przykładem znanym każdemu jest hebrajskie imię Natan Yahu, to znaczy dokładnie Bożydar. Tak? Natan to jest Dany, Jahu, imię bóstwa złożone, dane przez Boga. No i mamy takich imion dużo. W epoce brązu możemy stworzyć katalog bóstw, w których imiona wykorzystywano przy onomastyce i nie ma tam jachwy. Są różne bóstwa. Jest Anat, jest Dagan, jest Mot, czyli Bóg Śmierci. Tych bóstw kilka jest, tak? reszew. I one są zaświadczone i epigraficznie, i na przykład w tekstach egipskich. Anat i Dagan mają na pewno w, w o ramesydów, Egipcjanie wiedzą, że to są bóstwa czczone w Kanaanie, ale jachwę tam się nie pojawia. To kiedy pojawia się ten jachwę? Czyli kiedy mamy pierwszą jakąś zmiankę historyczną, jakąś inskrypcję, jakiś tekst, cokolwiek, jakiś ślad, że to imię faktycznie w historii się zjawia i możemy stwierdzić, że tutaj już mamy do czynienia z kultem tego Boga. Zapewne imię pierwotnie chyba wymawiano jako YAHO albo YAHU, chociaż to jest bardzo trudno zrekonstruować wokalizację, ponieważ ono no, znamy głównie z tekstu biblijnego, który jakoś wystandaryzował ten zapis. Natomiast najstarsze w, za, zaświadczenia tego imienia nie są w kontekście boskim, jako imienia Boga, tylko to to znaczy w nazwach własnych. W końcu drugiego tysiąclecia przed naszą erą w egipskich tekstach mamy nazwy jakieś lokalne, sugerujące Morze Pustynie Negev, Morze Południową Transjordanię, w której e, mieszkają jakieś ludy, i element Yahoo jest sufigowany przy tych albo miejscach, gdzie oni mieszkają, albo nazwach, na przykład, nie wiem, klanu. Ale to nadal nie jest dowód, że to jest Bóg czczony przez te, przez te grupy. Epigraficznie najwcześniejsze zaświadczenia Jahwe w Palestynie to jest moim zdaniem IX wiek przed naszą erą. Chociaż bóstwo to na pewno jest starsze. I tutaj no nie można być takim ortodoksem metodologicznym. To znaczy, to nie jest tak, że dopiero najstarsze epigraficzne świadectwo pozwala nam powiedzieć, że wtedy rodzi się kult tego Boga i samo to bóstwo. Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć o pewnej ewolucji i ją rekonstruować. I wydaje mi się, że to trochę jesteśmy w stanie zrobić. Czy przynajmniej ja ośmielam się twierdzić, że mam pomysł, jak, jak sobie to wyobrażać. I trochę robić to właśnie czytając Biblię. To nie jest tak, że można to zrobić bez Biblii. Ale zaczynając raczej od tego kontekstu, w którym to się wszystko miało wydarzyć. Najważniejszym może jest taką cechą Jahwe i Jakobóstwa. Później w pierwszym tysiącleciu, to jest, że to jest bóstwo typowe dla tego regionu, jest rodzajem emanacji Ela, czyli Boga Niebios, który jest znany w drugim pierwszym, trzecim tysiącleciu, w drugim tysiącleciu i w pierwszym tysiącleciu na całym Bliskim Wschodzie, w Syrii, Palestynie. To jest taki Bóg Ojciec, twórca świata. Który w wielu z grupach religijnych staje się, jak mówi Eliade deus otiosus, i tak przestaje być aktywny. To znaczy, jest wypierany przez bóstwa bardziej spektakularne i bardziej opadające na jakieś potrzeby ludzkie. I takim najszybszym przykładem jest kariera bala, czyli bóstwa, które jest z jednej strony bóstwem burzy, płodności, urodzaju, ale równocześnie ma w sobie takie elementy jak adonis, czyli na przykład bóstwo wegetacyjne, tak? znaczy, które umiera. Zimą i się odradza na wiosnę. Tak? Czyli taki... I dlatego jest bóstwem bardzo dla rolników, e, dla świata stabilizowanego, bardzo atrakcyjnym. I widać, że w pierwszym tysiącleciu kulty związane z Balem zyskują na znaczeniu, a El staje się trochę bogiem takim wszechwiedzącym, bogiem nieba, który się staje trochę mniej aktywny. Ale jak to jest rodzajem Ela i jego konflikt, przepraszam, to, to słowo konflikt jest w tym wypadku w cudzysłowie. Z, z Balem, czyli tak naprawdę konflikt czcicieli Jahwe z czcicielami Bala, o którym mówi Biblia, jest pewnie rzeczywistym. To znaczy, naprawdę jest jakaś rywalizacja między tymi kultami w pierwszym tysiącleciu. Może to, co autorzy Biblii przypisują znowu cudzysłowie, złym królom, że są zwolennikami Bala, a nie, nie, nie Jahwe, jest uproszczeniem i takim mm, do Wykorzystywaniem, trochę manipulacją wręcz rolą kultu w polityce, ale gdzieś jest, jest to napięcie. Znaczy, Bal jest konkurencyjnym bóstwem wobec Jachwy i to nie ulega wątpliwości. Nareb no Jachwe staje się Bogiem jednym z wielu czczonym w Kanaanie i robi ogromną karierę dzięki istnieniu królestwa Izraela ze stolicą w Samarii i dzięki królom od Omriego, który jest założycielem dynastii. Którzy dokonują politycznego wyboru, że wykorzystają akurat kult tego boga jako narzędzie polityczne. I tu polityka pomogła religii, a religia pomogła polityce. Omri i jego następca Ahab, czyli królowie, którzy rządzą Izraelem na początku IX wieku przed naszą erą, musieli podporządkować sobie coraz większe terytoria wokół Samarii, które były. No, jakoś tam obce, tak? Były im. Musi to jest, w wyniku podboju yy, mieli heterodoksyjne terytorium, które trzeba było jakoś jednoczyć. Formułą jednoczenia okazało się narzucenie kultu jachwe, które jest bóstwem opiekuńczym dynastii. Ci królowie uważali, że ich opie bogiem opiekunem jest właśnie jachwe. Wprowadzali kulty jachwistyczne w miejscach podbitych. Doskonale sobie możemy tę analogię pokazać. Na, jest taki zabytek z połowy IX wieku z Moabu, czyli z Transjordanii. Król Mesha, który był królem Moabu, wystawił ogromną stelę. Ona w tej chwili jest eksponowana w Luwrze. I to jest naj, najdłuższy i najbardziej wyczerpujący tekst narracyjny z połowy IX wieku z tego regionu, jaki mamy. I tam jest podobne zjawisko. Wie, wiemy, że Mesha, który ma, jest wyznawcą swojego Boga. Rywalizuje o obszary kultu swojego boga wobec boga Jachwe. To znaczy, przedtem terytorium sporne należało do Izraela i wówczas się tam świątynia Jachwe. W momencie, jak Mesza podbił ten teren, zniwelował świątynię jachwistyczną i osadził tam własnego boga. To jest, boga się wykorzystywało do powiedzenia, To jest moja ziemia. Czyli można było tak porównać, no, z. z wszelką daleko idącą ostrożnością do na przykład tego, że tam gdzie jest Deutsche Bank, tam mamy trochę strefę wpływów niemiecką, tam gdzie są stacje benzynowe danego państwa, to troszeczkę mamy strefę wpływów tej kultury? Nie. Nie, dlatego, że e, nikt Pana nie zmusza do pójścia do Deutsche Bank i e, opowiedzenia się jako lojalny, niemiecki, podwładny. Podczas gdy z kultem jest inaczej. Wprowadzamy kult w jakiegoś miejsca i potem mówimy do tych pod, podbitych ludzi, a teraz Oczekujemy, że przyjdziecie tutaj do świątyni i złożycie ofiary za pomyślność tego Boga, ale tak naprawdę za pomyślność dynastii, którą ten Bóg chroni. Więc ofiary składane w tej świątyni jakwistycznej są symbolicznym dowodem podporządkowania się mojej władzy królewskiej. To jest, żeby zostać może na zasadzie analogii, na tej zasadzie, jak wygląda wprowadzanie kościołów. Chrześcijańskich, w miejscach pogańskiej Europy, gdzie się dawne miejsce pogańskiego kultu zastępowało kościołami, i ludność lokalną przymuszało się do tego, żeby teraz konwertowali i stawali się chrześcijanami. Gest symboliczny, zaprzeczenie wiary przodków, a było, miało być gwarantem lojalności tej ludności na przyszłość. No właśnie, bo znamy zarówno chrześcijaństwo jako i daizm. Jako religie monoteistyczne, a czy u swego zarania religia echwistyczna również taka była? To znaczy, czy ktoś, kto dawał kult temu bogu dynastycznemu, bogu Jahwe, jednocześnie mógł również mieć jakichś swoich, na przykład rodzinnych, plemiennych, innych bogów, czy ewidentnie było to zakazane i możemy mówić, że to było monoteizm już od samego swojego początku? Monoteizm jest bardzo późnym wymysłem. Prawdopodobnie ewolucja jachwizmu przebiega od Normalnego politeizmu przez coś, co nazywamy henoteizmem, czyli prymatem jednego bóstwa wobec panteonu innych bogów, ku monoteizmowi, ale monoteizm jest wynikiem pewnej wyjątkowej rewolucji, która się wydarzyła dopiero w VI wieku i myślę, że za, o tym powiemy pewnie za chwilę. Ale ten czas pierwotnego jachwizmu, nazwijmy to czasem epoki monarchii, czyli wtedy, kiedy istnieje królestwo. Izraela i Królestwo Judy jest czasem, kiedy Jakwe jest bogiem dynastii, w związku z tym jest promowany jako, jako kult państwowy. Lojalny, poddany, będzie ostentacyjnie pokazywał się w tej świątyni. Popatrz, królu, składam ofiarę Bogu, który jest Twoim opiekunem, równocześnie jest to mój gest poddania i wspieram Ciebie jako mojego suwerena. To jest czysta polityka. Wiemy jednak ze źródeł epigraficznych, choćby wracam na przykład do tej onomastyki, czyli imion własnych, że na pieczęciach, których mamy setki imion własnych, się pojawia wiele i Jachwe jest imieniem najczęstszym na tych, w tych imionach, ale nie jedynym. Jeszcze w VII wieku, w VI wieku pojawiają się bardzo licznie imiona własne z innymi bóstwami jako elementy składowe tych imion teoforycznych. To jest L, to jest Bal, to jest Mot, to jest Reshef, to jest Anat, to jest Ashera. Jest tych bóstw bardzo wiele. Jest też jeden ważny, metodologiczny znowu, aspekt badania na podstawie onomastyki, ponieważ społeczeństwo wiernych jest nierówno reprezentowane w źródłach. Na przykład, jeżeli badamy imiona, które się zaświadczają, są zaświadczone na pieczęciach, to nie jest to reprezentatywny korpus do mieszkańców tego terenu, ponieważ pieczęciami posługiwały się osoby, po pierwsze o wyższym statusie społecznym, po drugie osoby bliższe władzy, bo one potrzebowały pieczęci urzędowo, a nie prywatnie. W związku z tym osoby bliższe władzy bardziej naturalnie będą zwolennikami oficjalnego dynastycznego kultu. W związku z tym, jeżeli badamy pieczęcie, na przykład znalezione w Jerozolimie, jest tak. Tak zwany dom pieczęci, który prawdopodobnie został spalony w 586 roku razem ze zburzeniem Jerozolimy, i zachowało się w jednym miejscu kilkadziesiąt pieczęci winianych z imionami własnymi. Tam przewagę mają imiona jachwistyczne. Ale to nie znaczy, że w Jerozolimie byli tylko jachwiści. Otóż ci urzędnicy, którzy pieczętowali te dokumenty, nosili imiona jachwistyczne. Wypadało. Dynastia wspiera tego. Tego Boga. Natomiast już czy Kowal mieszkający za rogiem, piekarz czy, czy szewc, którzy znajdowali się niższej w strukturze społecznej, uważali, że tylko Jahwe jest Bogiem istniejącym, to należy wątpić. Myślę, że, że te, ta liczba innych bóstw, które otrzymywały kult, była znaczna. W tej chwili, powiedzmy, w ciągu ostatnich 30 lat w historii badań czy w badaniach nad historią religii. Dominuje przede wszystkim pytanie, czy istnieje kult żeński w Palestynie. Czyli innymi słowy, czy Jahwe Marzone. Padło już tutaj to imię Ashera. Jahwe Marzone jest epigraficznie oraz też biblijnie zaświadczone kult Ashery, która jest jakąś boginią, która no dość. Właśnie wracam do tego punktu metodologii. W innych kulturach bóstwa żeńskie zawsze są obecne koło męskich. Nie ma. Takich wyjątkowych. Nie patrzmy na historię i Judy, i Izraela jako religię, która mogą sobie poradzić inaczej. Nie. Jakieś na przykład kobiety w połogu potrzebują patronki, które zagwarantują w sposób transcendentny, że ten poród odbędzie się dobrze. No to, to robią boginie, a nie samce. Nie wydaje mi się, że to jest dobry, dobry przykład, żeby powiedzieć, że, że racjonalnie, popatrzmy, pewnie były kulty. Mamy bardzo silne źródła ikonograficzne poświadczające kulty żeńskie, tak zwane figurki judejskie. To jest najczęstszy przedmiot znajdowany, ikonograficzny znajdowany w wykopaliskach z VII-VI wieku masowo. Tak jakby to były takie lalki Barbie. W każdym niemalże wykopie wsi judzkiej czy judejskiej od czasu do czasu znajdujemy takie kobiety, A co to są? Przedstawienia gospodyni domowej, czy bogini? No to nie jest napisane, tak? Natomiast no, na ogół uważa się, że to są boginie i służą jakiemuś domowemu kultowi. Że gdzieś były małe ołtarzyki i że rodziny składały te ofiary w jakiejś formie również takim boginiom. Ale między tym, że jest figurka przedstawiająca kobietę, a twierdzeniem, że istniało scentralizowany system kultu bogini, jeszcze nie ma takiej prostego, prostej zależności. Ale kult, kulty inne niż jachistyczne na pewno w epoce monarchii istniały. Jeszcze taką pewną, dość kontrowersyjną sprawą, którą możemy, z którą możemy zapoznać się w pana książce, jest sprawa ofiar z ludzi. Pan rozprawia się z taką legendą, w którą ja też wierzyłem do momentu, do którego nie sięgnąłem po Pańską książkę, mianowicie z istnieniem Boga Molocha. Twierdzi Pan, że Moloch nie istniał, prawda, jeżeli dobrze to wyczytałem, i te ofiary, które przypisuje się Molochowi, no niestety były składane komuś innemu. A czemu niestety? W Pana pytaniu pobrzmiewa taka współczesna, etyczna refleksja, tak? że zabicie dziecka, bo to nie są ofiary z ludzi, to są ofiary z dzieci, że to jest etycznie naganne. Ale nie przykładałbym współczesnej miary etycznej do tego co robili ludzie na przykład w 8 czy 7 wieku przed naszą erą, a na przykład w Kartaginie jeszcze w III i II wieku przed naszą erą y, bardzo intensywnie, gdzie ofiar z dzieci mamy w Kartaginie, w całym świecie punickim, na Sycylii, na Sardynii mamy setki przykładów tego rodzaju ofiar. Zdarzały się w starożytności ofiary z ludzi. I zdarzały się również ofiary z dzieci. Biblia hebrajska mówi o tej praktyce religijnej w sposób zawiły, no trochę widząc w tym problem, właśnie etyczny. Tylko to jest post factum widziane jako etyczny problem, ponieważ zapewne w czasach monarchii złożenie ofiary z dzieci dla Boga była po prostu wyrazem bardzo głębokiej i bardzo poważnie traktowanej pobożności. Składamy najbardziej cenne tego, co mamy, ponieważ chcemy poprosić Boga w sposób bardzo poważny o coś. O wybawienie, o sukces, o wyratowanie z jakiegoś nieszczęścia. No i tak by cena, którą musimy zapłacić, znowu słowo cena jest w cudzysłowie, no, musi być duża. I praktyka składania ofiar z dzieci jest, moim zdaniem, na podstawie źródeł, które mamy, nie do podważenia. Ale odbiorcą tych ofiar w Judzie w VII wieku był Jachwę. No, trochę to musi być wstrząsające dla niektórych z naszych słuchaczy. To dlaczego? Ja tylko powiem jeszcze, że Biblia dostarcza bardzo wielu przykładów, że ta tradycja jest żywa. Opowieść o Akedzie, czyli ofiara Izaaka, dowodzi tego, że nawet czytelnicy późniejsi tego tekstu uważali, że polecenie wydane przez Boga Ojcu, że ma zabrać swojego syna i złożyć go w ofierze, nie jest absurdalne. To jest możliwe. Koniec końców to się dobrze kończy, pojawia się anioł, powstrzymuje rękę Abrahama i Izak nie zostaje zabity, ale cała scena, scenariusz tego pokazuje, że mówienie o tym, żeby zabić własnego syna jako ofiarę, nie jest czymś nie do pomyślenia. Jest jeszcze jeden znany przykład złożenia ofiary Syna przez ojca ma na imię Jezus z Nazaretu. To jest dokładnie scenariusz ofiary typu MOLK, w którym o syn, dziecko zostaje zabite i efektem tej ofiary jest odkupienie. To jest dokładnie to samo. Powiedzmy to wyraźnie, żeby dla wszystkich słuchaczy było jasne, że najprawdopodobniej nie istniał Bóg Moloch, tylko mamy do czynienia z ofiarą typu Molk, tak? Tak, to można wyjaśnić, która jest ofiarą właśnie z dziecka. Nawet, nawet niekoniecznie z dziecka, raczej z człowieka. I to jest Molk, jest to, co tłumacze oddają jako Moloch. Jest również słowem, które znamy z inskrypcji punickich. Bez wchodzenia w gramatykę to jest imię słów intensywny od rdzenia halach, czyli iść. I molk znaczy dokładnie tyle, co to, co zostało posłane gdzieś, to, co zostało spowodowane, by poszło. Osoby, które pamiętają tekst mszy łacińskiej, wiedzą, że jak się taka msza kończy, to ksiądz mówi ite missa est, czyli idźcie, zostało posłane, dokładnie, mitto, mittere po łacinie, missa est jest domyślne, ta ofiara została posłana. To jest kalka językowa z punickiego i hebrajskiego molk. Jeżeli jesteśmy już przy tych wpływach, w tym przypadku punickich, to też chciałbym Pana zapytać: Jakie są wpływy na religię Hebrajczyków z sąsiednich kultur, prawda? czyli kultury fenickiej chociażby? Czy możemy się dopatrywać jakichś kalk, jakichś odwzorowań z sąsiednich religii, z sąsiednich kultów, czy może też kultury greckiej, na to, co później znamy jako właśnie religię hebrajską, religię Boga i No, znowu nie jest to prosta odpowiedź na to, ponieważ te światy się oczywiście bardzo przenikały. W, powiedzmy, mówiąc o starożytności, teraz myślę o pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Mamy bardzo wyraźny zalew. Wpływów egipskich w Palestynie, co wynika oczywiście z dominacji kulturowej Egipcjan przez wiele stuleci. Pojawiają się ikonograficzne przedstawienia wzorowane na modelach egipskich, pojawiają się zapewne te, te wpływy po prostu były. Na ile one głęboko weszły w strukturę kultu i wierzeń Izraelitów, Judejczyków, to jesteśmy czasami bezradni, nie potrafimy tego stwierdzić. W późniejszej tradycji rzeczywiście rozwija się taki jachwizm, znowu w cudzysłowie narodowy. To znaczy, że to jest, my mamy swojego boga, Jachwę, i on jest trochę inny niż bóg e, Amalekitów, Moabitów, Edomitów, i każdy z tych państw ma swojego boga opiekuna. Oni na ogół są dość podobni do siebie, ale ze sobą rywalizują, bo jak te państwa ze sobą rywalizują? Fenicja jest oczywiście potęgą kulturową. I paradoks polega na tym, że my bardzo mało o tych fenicji, fenickich miastach wiemy. To znaczy, nie zachowała się żadna Biblia napisana przez intelektualistów z Tyru czy Sydonu, i nie mamy literatury tamtejszej. To jest no, niebowetowana strata, bo wiadomo, że środowiska intelektualne były aktywne w miastach fenickich, ale nie zachowały się teksty przez nich spisane. Więc poza jednym u Filona z Biblos mamy jakąś kosmogoniczną tradycję fenicką, która jakoś się zachowała w tekstach chrześcijańskich. To właściwie jedynym źródłem wiedzy o religii fenickiej jest archeologia i nic poza tym. Niewiele poda się, potrafimy więcej powiedzieć. Więc te inspiracje mogły być. Sama Biblia mówi wielokrotnie o tym, że na ogół. Ze złym, złą konotacją, a to właśnie księżniczka fenicka przyniosła ze sobą jakiś kult na dwór królewski, to jest złe. No, to było na pewno intelektualnie ciekawe i atrakcyjne, natomiast te oceny, co jest dobre, co jest złe, czytając Biblię, trzeba odłożyć na bok. Natomiast te wpływy kulturowe były, ale najlepiej chyba widoczne one będą w vi v wieku, kiedy y, Judejczycy. Jako wygnańcy przymusowi trafią do Babilonu, a później będą wspólnotą, która żyje w obrębie wielkiego państwa perskiego. Wtedy te bodźce z zewnątrz znajdą przede wszystkim łatwiejszy mechanizm kontaktu. To znaczy, Judajczycy w Babilonie łatwiej zapoznają się z literaturą religijną babilońską niż kiedy siedzieli w tej prowincjonalnej Jerozolimie. Do Jerozolimy nie docierały. Najważniejsze nowe nurty religijne czy filozoficzne, bo to jest takie miejsce zdala i na uboczu, ale w niewoli babilońskiej i w czasie istnienia państwa perskiego nagle Żydzi się stali w centrum świata i zaczęli czerpać pełnymi garściami z tego, co, co było dorobkiem mezopotamskim, co było dorobkiem perskim. I to czasem widzimy w rozwoju myśli religijnej i kultu żydowskiego. W książce, której jest Pan współautorem, znalazłem też taką zaskakującą informację dotyczącą pochodzenia plemienia Lewitów. Czyli tego plemienia, które zajmowało się kultem Boga Jahwe, że mają on pochodzenie niesemickie, tylko są to Galityńscy najemnicy, czyli Grecy. Tak, znaczy to, tego bym, z, bym nie łączył z wątkiem ku, kultowym w ogóle, ponieważ przy, przypisanie czynności kultowych lewitom jest jedną z zabieg, jednym z najpóźniejszych zabiegów literackich w Biblii. To znaczy, we wcześniejszych tekstach biblijnych lewici są wojownikami. Tak zwane miasta lewickie nie są miastami kultu, tylko są miastami twierdzami, które mają chronić jakieś państwo na ich pograniczach. Po, po Lewici w czasie opowieści w Exodusie to są żołnierze, którzy mają bronić arki przed wrogami, a jak ktoś się przeciwko Mojżeszowi buntuje, to wysyła się lewitów, którzy tych buntowników mordują. To są żołnierze. Ja tę hipotezę o tożsamości lewitów z terminem Laoi albo Laos po grecku sformułowałem jakiś czas temu. Na gruncie filologicznym to się broni. Ale to znaczy, że jakaś grupa obcych przybyszy, pewnie w XII, może pewnie tak, trzymajmy się tego prawdopodobnie XII wieku, zachowała jakąś swoją tożsamość w obrębie Kanaanu i Palestyny i nazywała siebie Laos albo Laoi, jak chciałyby Grecy, czyli lud zbrojny. I z tego Wyewoluowała nazwa Lewi, która jest półgłoskowym odpowiednikiem tego greckiego terminu, ale została uznana za własną. I zresztą nie tylko ta grupa. O Danitach mówimy dokładnie tak samo w tej chwili. Biblia mówi, plemię Dana to jest jedno z plemion naszych własnych, hebrajskich, tak? Od eponimicznego przodka, którym był syn, jeden z synów Jakuba, ale termin danaowie, Dananim, Tana i w XIV wieku przed naszą erą to są Grecy. To jest jedna z określeń Greków. Ale jakaś część tej greckiej ludności osiedliła się jako Danici w centralnej Palestynie i, i zostali zintegrowani i asymilowani przez lokalną ludność. Znalazłem taką też informację w, tej, w pańskiej książce, że nazwa świętego świętych, Debir, czyli to miejsce najważniejsze dla kultu, Boga Izraela, to również jest zapożyczenie z greki. No, jest się termin Daporito, czy Daporitoju w tekstach mykeńskich, które wyewoluję w Grece później do, do labiryntos. To jest nazwa miejsca kultu, bogini, co prawda, ale to jest sanktuarium po prostu i to jest techniczny termin. Na gruncie hebrajskiej debir łączony jest z rdzeniem Dabar, znaczy mówić, i to jest kompletnie bez sensu, ponieważ ym, miejsce święte świętych nie jest miejscem mówiącym, bo jest niedostępne. To jest zbieżność tylko fonetyczna i wydaje mi się, że te jakieś greckie elementy, które byłyby u, u źródeł kultu jerozolimskiego, ale nie kultu jachwistycznego, podkreślam, tylko lokalnego w Jerozolimie, niekoniecznie jachwistycznego, Dają się jakoś usprawiedliwić, dają się obronić. W tekście biblijnym księdza Samuela jest też taki, taka scena, gdy Dawid zdobywa Jerozolimę i dostaje przykazanie, że ma zbudować świątynię, szuka ziemi do tej świątyni i kupuje pole od jakiegoś Arauna w jednej wersji, czy Ornana w drugiej, który w sposób wyraźnie nosi niesemickie imię. Więc, jakby jest taka literacka, takie echo może po pamięci, że samo miejsce kultu w Jerozolimie jest związane z jakimiś obcymi. To znakiem zapytania mówię to. Ale to coś takiego, coś takiego jest. Ale kult w Jerozolimie jest bardzo trudny w rekonstrukcji. Ze źródeł wynika, że jachwizm jest prowadzony do Jerozolimy wtórnie, dopiero pewnie w połowie IX wieku. Właśnie, jak o tym mówiłem jako element propagowania rządów, podporządkowania Izraelowi. Tak? Jerozolima ze stolicą w Judzie jest państwem wasalnym przez ponad 100 lat wobec Izraela i wprowadzenie Jachwy do Jerozolimy jest wprowadzeniem bóstwa królów Izraela i w Jerozolimie zostaje wprowadzony ten kult właśnie jako ten, który ma gwarantować lojalność judejczyków wobec Izraela. Ale jaki był kult w świątyni jerozolimskiej wcześniej, tego nie wiemy. Ale możemy domniemywać, że na tym miejscu jakiś wcześniej kult się odbywał i że Jachwy nie był pierwszym mieszkańcem tej świątyni. To tak. Jest... Taką hipotezę bym odważył się postawić, pamiętając jednocześnie, że przed tym IX wiekiem, w którym taki jachwistyczny kult się rozpoczął w Jerozolimie, to to, co się dzieje w Jerozolimie, to jest właściwie terra incognita, ponieważ tam prawie nie ma ludności. Archeologia pokazuje, że w Jerozolimie i bezpośrednio w sąsiedztwie Jerozolimie w 9, 10, 11, teraz się cofam chronologicznie w wiekach, prawie nie ma osadnictwa. To są sporadyczne, właściwie Jerozolimia jest wsią. I ona nie jest jakoś specjalnie ważniejsza niż kilka innych wsi w okolicy. Wiemy na przykład z czasów dużo wcześniejszych, z XIV wieku przed naszą erą, kiedy powstaje tak zwana korespondencja amarnańska, czyli listy wysyłane przez władców lokalnych Kanaanu do faraona egipskiego. Jednym z takich autorów listów jest król Uruszalimu, to jest ówczesna nazwa Jerozolimy, i ten król nosi imię Abdihepa. Abdihepa, to znaczy dokładnie, też jest to imię teoforyczne, Abdi, czyli sługa i Hepat to jest imię churyckiej bogini Hepat. Więc król w Jerozolimie w XIV wieku był zapewne czcicielem churyckiej bogini Hepat, albo przynajmniej jego rodzice. Ale co więcej, Pan jeszcze stawia taką tezę, że sama Jerozolima i ta, ta nazwa, to słowo yy, przemyca imię Boga Szalima. No, właśnie wersja na tych tekstach, w tych listach amarnejskich, które są pisane po akadyjsku, Uru-Szalimu, sugeruje, że to jest miasto Szalima właśnie, ale o bóstwie Szalim wiemy mało, więc może tak, no ale dużo bym na tym nie budował w tym wypadku, dlatego że wyobrażamy sobie nazwy własne z jakimiś elementami imion boskich, które tracą na znaczeniu z czasem, tak? A co było w środkowej epoce brązu, to już nie wiemy. A czy wiemy coś na temat tego, jak wyglądał kult Boga Jahwe? Bo jeżeli tak się wczytamy w tekst Biblii, no to okazuje się, że był to kult dość krwawy, prawda? Bo zdaje się, że z ołtarza Boga Jachwę wyrastały rogi. Był tam poniżej tego. One nie, nie wyrastały, one tam były, tak? Nasze znaczy, tam... były wmontowane, prawda? Tak. Że pod samym ołtarzem był taki ściek na krew z tych ofiar, które były składane, czyli chyba był to taki kult dosyć krwawy. To nie jest żadne, ża żadna szokująca informacja. Świątynie w starożytności są z jednej strony miejscami uniesień religijnych, ale z drugiej strony są odpowiednikami obecnego fast foodu. Ponieważ Ludność mogła jeść mięso wyłącznie przy okazji ofiar składanych bóstwom. Mięso było bardzo drogie i w diecie było właściwie nieobecne. Czekano na jedzenie mięsa do okazji, kiedy się składa ofiary. I rodziny przychodziły do, do sanktuariów, ofiarowały zwierzę ofiarnicze. Ono było szlachtowane przez kapłanów. Kapłani w tamtych czasach nie mają w sobie żadnej wzniosłości intelektualistów. To są rzeźnicy, którzy są zawodowymi specjalistami od tego, jak zabić zwierzę w jak najlepszy sposób, ponieważ jest tabu na spożywanie krwi, no to przede wszystkim trzeba je zabić. Teraz mówimy w halach, że musi być czyste rytualnie, ale to trzeba umieć. I tym się zajmują kapłani. Oni potrafią odpowiednio przeciąć tętnicę, żeby zwierzę się wykrwawiło. Potem potrafią jako specjalni rzeźnicy poćwiartować to zwierzę odpowiednio. Przepisy rytualne mówią, jakie elementy zostają zwrócone ofiarodawcom, czyli tym, który przynieśli tę ofiarę i sobie je upieczone czy ugotowane zjedzą, a jaka część zostaje dla kapłanów i dla świątyni, która ma dzięki tym. Przekazywanym przez ofiarodawców zwierzętom ofiarnym, mają możliwość pożywiania się, ale też handlowania na przykład tym mięsem. Widzę na pana twarzy zaskoczenie, ale tak samo było w świątyniach greckich. Kult jest okazją do świętowania w tym znaczeniu, że jemy lepiej. Jedzenie nie jest tak jak teraz, że kotlet na obiad to jest najprostsze rozwiązanie. Starożytności, mięso jest deficytowe, więc wielkie święta łączą się z jedzeniem mięsa. Ale do tego tam jest tabu krwi, to tam się ta krew leje, to jest upał, to strasznie śmierdzi, to jest bardzo nieprzyjemne miejsce. Mamy już obraz tego, jak ten kult Boga Jachwy, ta religia, wyłania się ze starożytności. No i teraz wypadałoby zapytać, kiedy stała się ta religia religią monoteistyczną. Czyli w którym momencie. Nagle Bóg Jachwe z jednego wielu bogów, Boga plemiennego, staje się tym bogiem jedynym, prawdziwym, a wszyscy inni to tylko martwe posążki. Myślę, że to jest proces, ale proces, który zaczął się punktowo w czasie życia jednego pokolenia, upraszczając, można powiedzieć, że to jest pokolenie proroka Ezechiela. W momencie, kiedy w 586 roku przed naszą erą wojska babilońskie niszczą Jerozolimę i deportują większą część mieszkańców, elitę zwłaszcza jerozolimską, do Mezopotamii, to wtedy dochodzi do takiego impulsu, który zapoczątkowuje ew ewolucję ku monoteizmowi. Ten impuls polega przede wszystkim na tym, że w sprawach kultu. Ci intelektualiści wywiezieni do Mesopotami mówią, w zasadzie to nasz kult i nasz Bóg przegrał. Jego świątynia została zburzona, wygrał władca Chaldejski, czyli Marduk jako Bóg opiekun Babilonu jest silniejszy niż nasz Jachwę opiekun Jerozolimy. Powinniśmy zamknąć Stragannik i powiedzieć: że przegraliśmy. A oni nie. Oni są, nadal trwają przy kulcie Jahwe, i intelektualnie rewolucja polega na tym, że powiedzieli, no ale nasz Bóg nie jest tym posągiem, który znajdował się w świątyni. Można go niszczyć, palić, ale to jego nie dotyczy, ponieważ on jest transcendentny w niebie. I właśnie Marduk, jako ten, który jest posągiem w świątyni, jest fałszywy albo słabszy, bo tak naprawdę, i to mówią autorzy Biblii sami, to nie jest nasza porażka. Albo nie, to nie jest porażka naszego Boga, to jest zwycięstwo naszego Boga, ponieważ tych Chaldejczyków przysłał nasz Bóg, żeby nas ukarać. To jest próba dowiedzenia, że mimo że przegraliśmy, to Bóg jest i tak sprawcą tego wszystkiego. Staje się transcendentny. Drugim elementem tego bodźca, który ku monoteizmowi prowadzi, jest pomysł, że można składać ofiary i w ogóle komunikować się z Bogiem poza świątynią. Do tej pory chyba nie mamy przykładu, że jakiejś religijności powszechnej, czy dotyczy to wielkich świąt, czy rytualnego działania, nie wiem, związanego z, z, z cyklicznymi jakimiś uroczystościami w roku, która by się odbywała poza miejscami do tego przeznaczonymi, poza sanktuariami, miejscami, gdzie są wyznaczone jakieś obszary z ołtarzami, to gdzieś zawsze jest miejsce specjalne. A ludność wywieziona do Babilonu. Jeżeli chce odświeżyć na przykład święto Nowego Roku, to nie może tego już zrobić w świątyni, bo tej świątyni nie ma. W związku z tym zaczyna odchodzić od myślenia, że i kapłan, i ta ofiara krwawa jest niezbędna, i mówi, ale ponieważ Bóg jest transcendentny, to ja się mogę z nim skomunikować, siedząc u siebie w domu. Na przykład będę się do niego modlił. Albo zamiast składać ofiarę, którą zaniósłbym do świątyni, żeby tam kapłani, zabili, upiekli i tak dalej, jako głowa domu, głowa rodziny, zrobi to u siebie sam. Tak powstała Pascha, która jest świętem pierwotnie świątynnym, ale zapewne właśnie w niewoli babilońskiej staje się świętem rodzinnym. I jak mówi Księga Wyjścia w rozdziale chyba 14 czy 15, każdy mężczyzna, jako głowa swojego domu, będzie tego dnia składał w ofierze jagnię, jagn baranka, jako paschę. To jest święto, które jest z definicji odbywane w domach, a nie w świątyni. Ale jest skuteczne. Każdy złożywszy paschę w swoim domu, przekaże tę ofiarę temu Bogu. I Bóg to przyjmie. To jest nowość. To nie jest powszechne. Świątynie są potrzebne do tego, żeby się komunikować. To są miejsca, gdzie Bóg przyjmuje te ofiary. A tu nagle ludzie to robią w domach i to działa. I to jest rewolucja, która będzie... Początkiem myślenia o monoteizmie, że ten Bóg jest wyżej niż inni bogowie, no ale proces będzie powolny, ponieważ to przekonanie jest o wyjątkowości, jedyności Jachwe, jest przekonaniem wąskiej elity intelektualnej w niewoli babilońskiej, którzy sukcesywnie promują ten, tę wersję religii najpierw wewnątrz tej diaspory Mezopotamii skutecznie. A potem, kiedy ludność żydowska powraca do Palestyny na początku V wieku, to ci powracający z niewoli narzucają lokalnej ludności tę wersję religii z jednym, jedynym, Jahwe, mówiąc, i to może jest powiedzmy, na przykład, tło konfliktu, o którym czytamy w Księdze Nechemiasza, gdzie lokalna ludność mówi, my, tu, na wsiach mamy swoje zwyczaje religijne i one są takie same jak zawsze. Mówią tak, my tradycyjni jesteśmy. A ci, ta elita, która właśnie przyjechała do Jerozolimy, nie, 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 nie. Wy jesteście w ogóle lud ziemi, jesteście, błądzicie, wy zły kult macie, my mamy ten dobry kult. Bóg jest trochę już inny niż wam się wydawało. I to jest taka, no, taka turboreforma, tak? Znaczy, już ten nie wystarczy być jachwistą, trzeba być jachwistą w wersji niewoli babilońskiej, czyli z Bogiem Jedynym i Transcendentnym. Ale proces upowszechniania tej wiedzy, w ludzie, który będzie wyznawał Jachwa, jest procesem, który się rozciąga w czasie. Moim zdaniem trwa 200, może 300 lat. Pytanie jest po prostu, co, w co wierzyli ludzie na takiej judejskiej wsi, na przykład w 400 roku przed naszą erą. Nie wiemy. Natomiast wiemy, w co wierzy elita. I elita wtedy na pewno już wierzy w Boga jedynego. Spotkałem się z taką opinią, że nawet sama Biblia pokazuje proces inkorporacji tych pozostałych bóstw do kultu jachwistycznego. Na przykład Nehusztan, czyli ten miedziany wąż, który podczas wędrówki Żydów w historii biblijnej, podczas wędrówki Żydów przez pustynię ratował przed ukąszeniem jadowitych węży i stanowił taki cudowny znak, że to w gruncie rzeczy być może jest jakiś odrębny Bóg, który jednocześnie był czczony z Bogiem Jachwę, aż w końcu po prostu został wchłonięty do tej religii jachwistycznej? Tak, pojawia się kilka imion, które określane są w tekście biblijnym jako albo demony, albo jakieś siły. Na przykład, nie wiem, Reszef jest takiego rodzaju przykładem, który jest w tradycji lokalnej Kananu, jest osobnym bóstwem, ale on też funkcjonuje jako taki no, sługa Jachwę, więc to jest jakieś takie bóstwo podrzędne, czasem inkorporowane. Tak, takich wypadków jest więcej, ale koniec końców pomysł na transcendentnego Jachwę zmusza, żeby ten Jachwę był wszelaki. Na przykład nagle z tego Ela, którym był bogiem nieba, miał tron w niebie, nagle musi być również panem zaświatów. I to jest jego antyforma. Ale również, ponieważ jest bogiem jedynym, no to jest również bogiem, który ma władzę nad Szaolem, czyli światem umarłych. Tego El nie robił. Więc tu dochodzi z czasem do kumulowania tych aspektów boskich w osobie Jachwę, ponieważ musi być jedyny. No, ja się już nie, nie zajmuję tym późniejszymi o, o, o epokami, ale to mogę na podstawie literatury, którą znam, powiedzieć, że jest wyraźna na przykład tradycja w judaizmie późnego, późnej starożytności, czyli już w naszej erze, która tworzy takie pojęcie Szechina, czyli obecność boska, że i później w kabalistycznym judaizmie na przykład wyraźnie widać, że jest Jachwę i jego Szechina i oni są zawsze razem, że to jest rodzaj takiego konieczności wypełnienia sobie tego całkiem jedynie męskiego bóstwa jakąś żeńską partnerką, która jest Wtedy akceptowalna w judaizmie pod nazwą Szechiny, ale, ale gdzieś może właśnie wynika z tego potrzeby dopełnienia tego religijnego panteonu. Nasza rozmowa powoli zbliża się do końca, więc. Pozostaje zapytać, już zadać to sakramentalne pytanie, kiedy jachwizm stał się judaizmem? To znaczy, czy możemy w ogóle wyróżnić taki moment, że ta religia, która była religią państwową, która była religią politeistyczną, przyjmuje no, już ten kształt, który znamy chociażby z Nowego Testamentu? Jachwizm staje się z czasem w V, IV, III wieku w wyniku ewolucji coraz bardziej monoteistyczny, ale judaizmem stanie się dopiero wtedy, kiedy zacznie wykorzystywać, obok kultu świątynnego, czyli obok składanych ofiar, wykorzystywać tekst jako punkt odniesienia do rzeczywistości religijnej. Czyli wtedy, kiedy pojawi się jakieś protobiblia, prototora Mojżesza, jakieś prawa Mojżesza i one będą punktem odniesienia dla norm religijnych. To będzie początek chyba zmiany religii z kultu jachwistycznego na judaizm. Początki Tory jako zespołu tekstów normatywnych, jakichś przepisów prawnych dotyczących głównie spraw kultu, ja bym datował na V wiek. To nie dzieje się wcześniej. Zyskuje z czasem na znaczeniu Tora jako zespół przepisów prawnych, jako punkt odniesienia dla wspólnoty żydowskiej. Staje się coraz ważniejsza. A już w III czy II wieku autorytet tory jest tak duży, że jak czegoś nie ma w torze, to to nie istnieje, albo nie można tego zrobić wbrew torze. Czyli te przepisy stają się, no, idą ku kanonizacji, to znaczy stają się takim punktem niezmienialnym i prawda przemawia przez ten tekst. Wcześniej tego nie było, bo wcześniej były różne kulty, był byli kapłani, byli prorocy. No właśnie prorok jest też tą instytucją, która była typowa dla jachwizmu. Tak jak ktoś chciał się dowiedzieć, a czego jachwa właściwie od nas chce, to sięgał po wróżby, albo szedł do proroków. I Bóg wtedy przez nich przemawiał. Z czasem nie ma miejsca na proroków, ponieważ intelektualne środowisko świątyni tworzy wokół tekstu, który spisuje pewien autorytet, i mówi, jeżeli nie wiecie, co zrobić, to przyjdźcie do nas, my jako uczeni w piśmie powiemy wam, co jest napisane. I to już nie Bóg poprzez proroków, tylko Bóg poprzez tekst interpretowany przez intelektualistów, już wtedy kapłanów, staje się źródłem prawa religijnego. Więc proces przechodzenia z jachwizmu do judaizmu, moim zdaniem, jest procesem, który toczy się w IV, III, II wieku. Kropkę nad i postawi ją Rzymianie, którzy zniszczą świątynię jerozolimską po powstaniu żydowskim w 70 roku, w efekcie czego świątyni nie będzie. W związku z tym cała pobożność, cała aktywność rytualna żydowska będzie się musiała obyć bez świątyni ponownie. Ale wtedy już jest tekst. Będzie rozwijają się te tradycje kultu synagogalnego, który tylko częściowo zastępuje ofiary. No ale to, czego Bóg chce, już jest napisane w tekście. Już można odwołać się do tego tekstu. I to jest ten wehikuł, który stworzył judaizm jako religię, która ponad 2000 lat trwa i, i ma się nieźle. Na taki zupełny koniec jeszcze pytanie dodatkowe o Pana taką osobistą opinię, jak Pan sądzi? Bo Pan przemyca w tej książce taką, taką myśl, że to pochodzenie. Boga Jachwem może być właśnie z pustyni Negev, że on gdzieś przybył z południa do Izraela. No, historia z kolei biblijna ma taki ciekawy przecież wątek, że Mojżesz po ucieczce z Egiptu trafia do plemienia Madianitów i jego żona Sefora, o ile pamięć nie myli, jest córką właśnie kapłana. Madianickiego. I stąd chyba ukuto nawet taką myśl, że być może ten jachwę jest takim zapożyczeniem z panteonu bóstw madianickich. Jak pan uważa, co tutaj możemy domniemywać, czego się możemy domyślać? Biblia robi bardzo wyraźnie takie um, sugestie. Um, zarówno kiedy mówi się o Jachwe w, w tych scenariuszu narracyjnym związanym z Mojżeszem, um, ale nie tylko. Um, no, Mówić też takie sformułowanie, Jachwe, przybywający z Seiru, czyli Seir to jest tożsame z Edomem, to jest teren leżący na, na pograniczu Transjordanii i pustyni Negev. Jest to taka sugestia pochodzenia południowego. Od kogo miało być to bóstwo zapożyczone, tego my nie wiemy. Czy. Wolałbym unik uchylić się od odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to są domysły. Ja swoje domysły mam. I one są dość, powiedziałbym, konserwatywne. Znaczy, nie widzę lepszego wyjścia, niż powiedzenie, że on jest bóstwem jakoś, jakiegoś, jakiejś grupy koczowniczej z pustyni Negev. Ale nie mamy na to dowodu. Natomiast, jako historyk, mogę powiedzieć, ten kult pojawia się na przełomie X i IX wieku w Samarii i on trafia tam jakby znikąd. To znaczy, nie ma dla niego wcześniej w Palestynie Świadectw, więc on jest przyniesiony. Powiedzmy, Omri, może któryś z jego wcześniejszych poprzedników, zaimportował to bóstwo, ale to znaczy, że gdzieś była jakaś migracja ludności, może no, bóstwo się tak łatwo nie przeszczepia z miejsca na miejsce, ale tego nie wiemy. Mamy dziurę w źródłach. Więc bezpiecznie powiem, na przełomie XIX IX wieku w Samarii jest centrum religijne czczące Jahwe. Może jako przetransportowanego bóstwa z, z Negewu. Nie jest to wykluczone, ale okoliczności nie znamy. Niestety narodziny Boga Jahwe owiane są mrokiem przeszłości i chyba już nigdy tego się nie dowiemy, chociaż może jakieś źródła z pustynia nam kiedyś jeszcze odda. Bym tutaj raczej optował za wersją optymistyczną. Historia jest taką nauką, która jest. Uczeniem się cały czas, a na szczęście, dostajemy nowe źródła od czasu do czasu. Nie będziemy mieli nowej Biblii, ale mamy co chwilę nowe inskrypcje, pojawiają się nowe źródła archeologiczne, więc tak jak teraz nie umiem powiedzieć, na co się wydarzyło w X wieku, to mam nadzieję, że moi następcy, a może jeszcze jakiś dość w przyszłości, poznamy nowe teksty źródłowe i może się czegoś dowiemy o tym okresie, więc myślę, że z czasem tego dowiemy. Panie profesorze, bardzo, bardzo panu dziękuję za tę pasjonującą rozmowę. Ja dziękuję. A wszystkich naszych słuchaczy koniecznie chciałbym odesłać do książki pod tytułem Historia Żydów w starożytności od Totmesa do Mahometa. Autorzy Łukasz Niesiołowski z pano Krystyna Stebnicka. No Jest to praca naukowa, upakowana faktami, więc... No... Nie czyta się jej może bardzo łatwo, ale myślę, że każdy człowiek, który no, chciałby tutaj wyrobić sobie zdanie na temat historii Boga Jachwe i starożytnej Palestyny, po tę, książkę, po tę pozycję książką koniecznie powinien sięgnąć. Ja do tego gorąco Państwa zachęcam, ponieważ no, czytałem ją naprawdę pod wielkim wrażeniem i nie mogąc się od niej oderwać. Jeszcze raz Panu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, a Państwu dziękuję za cierpliwe wysłuchanie tego długiego podcastu. Pozdrawiamy.